Wybuch butli z amoniakiem w jednej z mysłowickich firm. 4 osoby ranne w czołowym zderzeniu dwóch pojazdów na drodze łączącej Mysłowice i katowicki Giszowiec. Miasto Mysłowice otrzymało 850 tysięcy złotych na organizację obchodów stulecia pierwszego Powstania Śląskiego. Marcin Janota, witam i zapraszam. To jest Minął Tydzień w TVN.pl. A teraz czas na szczegóły informacji. W czwartek w jednym z zakładów przy ulicy Karola Miarki doszło do wybuchu butli z amoniakiem. Ewakuowano pracowników, w sumie 69 osób. W akcji uczestniczyło 9 zastępów Straży Pożarnej. Dzisiaj około godziny 16 dostaliśmy zgłoszenie, że na jednym z zakładów przy ulicy Karola Miarki doszło do wybuchu instalacji amoniakalnej. Po przybyciu na miejsce okazało się, że eksplodowała jedna z butli amoniaku w pomieszczeniu technologicznym. Na skutek tego zdarzenia obiekt technologiczny uległ zniszczeniu. Zostało ewakuowanych 66 osób. Na chwilę obecną zneutralizowaliśmy wyciek, zabezpieczyliśmy pozostałe butle z amoniakiem. Trwają prace, działania związane z zabezpieczeniem uszkodzonej instalacji. Pozrywane dachy, uszkodzone linie energetyczne i przewrócone drzewa. Mysłowiccy strażacy w poniedziałek usuwali skutki ostatnich wichur. W sumie było to prawie 80 interwencji. Strażacy w całej Polsce w ciągu ubiegłego weekendu interweniowali ponad 5,5 tysiąca razy, walcząc ze skutkami ostatnich wichur. Nie próżnowali również strażacy w Mysłowicach. Z godziny na godzinę przebywało informacje o uszkodzeniach wywołanych przez silny wiatr, który we znaki dał się szczególnie w nocy z niedzieli na poniedziałek. Na Śląsku wiele gospodarstw domowych pozostawało przez kilka dni bez prądu. Dwa zastępy Straży Pożarnej, policja i karetki pogotowia zostały zadysponowane do wypadku, który miał miejsce w środę wieczorem na drodze łączącej Mysłowice i katowicki Giszowiec. Doszło tam do zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych. Do szpitala zostały odwiezione 4 poszkodowane osoby. Przyczyny i okoliczności tego zdarzenia bada policja. Wspólne działania kryminalnych z katowickiej Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej w Mysłowicach doprowadziły do zatrzymania 25-letniego mieszkańca Imielina, który posiadał blisko kilogram amfetaminy. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli też wagi elektroniczne, woreczki strunowe, etykiety i hologramy oraz różnego rodzaju płynne i sypkie substancje. 25-latek usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi mu do 10 lat więzienia. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec podejrzanego 3-miesięczny areszt tymczasowy. To będą obchody z rozmachem. Mysłowice otrzymały 850 tysięcy złotych na organizację obchodów stulecia pierwszego Powstania Śląskiego. W nadchodzących miesiącach odbywać się będą m.in. wystawy, odczyty i gry miejskie związane z setną rocznicą pierwszego Powstania. Punktem kulminacyjnym będą wydarzenia 13 i 14 sierpnia. Na te dni zaplanowano wieczór powstańczy, inscenizacje historyczne, odsłonięcie nowego pomnika oraz kulminacyjne widowisko historyczne, m.in. z koncertem grupy Jam. Główną areną wydarzeń będzie teren po kopalni Mysłowice. Tegoroczne uroczystości Mysłowice organizować będą wspólnie ze Świętochłowicami i Sosnowcem. Choć wybory do Mysłowickiej Rady Seniorów odbędą się 24 kwietnia, to w Urzędzie Miejskim już można zgłaszać swoje kandydatury. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Przed nami wybory do Mysłowickiej Rady Seniorów drugiej kadencji. Jaka jest rola tego organu? Kto może kandydować i czym zajmują się radni seniorzy? W Mysłowicach mieszka ponad 17 tysięcy osób, które skończyły 60 rok życia. Władze samorządowe, uznając, że niezwykle potrzebny jest taki głos inicjatywny, konsultacyjny i doradczy tej grupy mieszkańców, powołały Mysłowicką Radę Seniorów. Wybory do Mysłowickiej Rady Seniorów odbędą się 24 kwietnia w godzinach od 9 do 15.30 w Urzędzie Miejskim. Tymczasem seniorzy mogą zgłaszać swoją kandydaturę, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Urzędu Miasta oraz w magistracie i składając go w pokoju 306 lub Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ulicy Powstańców 1. Do Rady Seniorów może startować każdy przedstawiciel działający na rzecz osób starszych oraz przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz osób starszych. A czym zajmuje się Mysłowicka Rada Seniorów? W tym roku będziemy organizowali trzeci Dzień Seniora. W tamtym roku organizowany był konkurs Przychodnia Przyjazna Seniorom. Organizowaliśmy również
ćwiczenia darmowe w poszczególnych plenerowych siłowniach, aby uzmysłowić seniorom, że ćwiczenia są potrzebne. Mamy również taką współpracę pomiędzy Młodzieżową Radą a Radą Seniorów. Uzmysławiamy zarówno jednej, jak i drugiej grupie, że współdziałanie i solidarność międzypokoleniowa jest niezwykle ważna. Kadencja Mysłowickiej Rady Seniorów, na którą złożą się 23 osoby, potrwa 4 lata. Oglądacie program Minął Tydzień, a przed nami jeszcze takie oto ważne tematy. Chcesz podzielić się dobrem? Odwiedź dobrodzielnię, która powstała w Brzęczkowicach. Zamienił politykę na muzykę Karol Berger, uczestnikiem wielkiego show telewizji Polsat. Himalaista Piotr Głowacki, pierwszym gościem spotkań Miasto tworzą ludzie. W Brzęczkowicach, tuż obok kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej, powstała dobrodzielnia, czyli miejsce, gdzie można podzielić się jedzeniem, książkami, płytami, a także różnymi innymi przedmiotami czy sprzętem. W niedzielę odbyło się jej uroczyste otwarcie. Pomysłodawcą dobrodzielni jest ksiądz Grzegorz Wita, proboszcz brzęczkowickiej parafii, który postanowił stworzyć miejsce, w którym nieodpłatnie można dzielić się tym, czego mamy za dużo, aby jednocześnie nie marnować jedzenia. Na budynku umieszczono regulamin korzystania z dobrodzielni oraz infografikę, co można zostawić w środku, a czego nie. Projekt ma nawet swoją stronę na Facebooku, gdzie organizatorzy zachęcają do publikowania zdjęć zostawionych produktów czy przedmiotów. Mysłowiczanie bardzo entuzjastycznie zareagowali na pierwsze takie miejsce w naszym mieście. Fanpage ma już prawie 300 polubień, a informacja o niedzielnym otwarciu dotarła do ponad 26 tysięcy internautów. W przypadku tego mysłowiczanina miłość do muzyki wygrała z polityką. Karol Berger, do niedawna jeszcze radny Rady Miasta Mysłowice, teraz stoi przed szansą zrobienia wielkiej scenicznej kariery. Z dużym powodzeniem wziął udział w programie telewizji Polsat Śpiewajmy Razem All Together Now. Jeszcze w ubiegłym roku radny Mysłowickiej Rady Miasta, teraz spełnia się przede wszystkim jako muzyk. Na początku marca mogliśmy oglądać Karola Bergera w programie Polsatu Śpiewajmy Razem All Together Now, gdzie wykonywał utwór Lubię wracać tam, gdzie byłem, Zbigniewa Włodeckiego. Ze Zbigniewem Włodeckim łączy Karola Bergera nie tylko wygląd. Mysłowiczanin śpiewa też w zespole trybutowym Zacznij od Bacha, który wykonuje utwory Włodeckiego. W nowej roli można powiedzieć, że czuję się bardzo dobrze, chociaż no z tym Zbyszkiem Włodeckim to jest tak, że wszyscy identyfikują przez fryzurę, no cóż, zespół jest zespołem tribute band. W Polsce to jest mało popularne, czyli zespół jakby identyfikujący się z wykonawcą, którego utwory wykonuje. No i tutaj należy też na początku sprostować to wszystko, co gdzieś w Polsacie poszło, że Karol z Mysłowic, nie z Krakowa. I to własnym głosem można poprawić. W programie Śpiewajmy Razem All Together Now mysłowiczanin stanął przed 100-osobowym jury, składającym się z gwiazd polskiej muzyki. Jego zadaniem było porwać jurorów do wspólnego śpiewania. Z miejsca udało się mu poderwać aż 87 muzyków, to jednak nie wystarczyło, by dostać się do finału. Jest to dla mnie zaskoczenie, że aż tyle punktów udało się zdobyć, jak na tak spokojną piosenkę. Piosenkę z repertuaru bardzo nostalgicznego. Dzisiaj raczej prym wiodą właśnie utwory bardziej skoczne. Nie czuję żalu, że przegrałem. Nie czuję żalu, że nie dostałem się do finału, z racji tego, że to już była ogromna szansa, wystąpić przed tak ogromną publiką. Obecnie Karol Berger koncertuje z zespołem Zacznij od Bacha. 13 kwietnia będzie można ich usłyszeć w krakowskim Teatrze Varieté. Ale jak podkreśla wokalista, plany na przyszłość są, choć póki co zdradzać ich nie może. Mogę powiedzieć jedno, że jeżeli wszystko się uda, no to będzie się działo i niekoniecznie z repertuarem Zbigniewa Włodeckiego, tylko już własnym. W przypadku Karola miłość do muzyki wygrała z polityką. Czekamy zatem na występ artysty i grupy Zacznij od Bacha w naszym mieście. W Mysłowickim Ośrodku Kultury ruszył cykl spotkań Miasto tworzą ludzie. Pierwszym zaproszony gościem był mysłowicki himalaista Piotr Głowacki. Miasto to nie tylko drogi i stojące przy nich budynki, to przede wszystkim ludzie, którzy w nim żyją, ich historie, pasje i osiągnięcia. Warto ich poznać, uczyć się od nich i inspirować nimi. Dlatego Mysłowicki Ośrodek Kultury ruszył z cyklem spotkań ze znanymi i ciekawymi mysłowiczanami. Cykl spotkań nazywa się Miasto tworzą ludzie. I myślę, że ta idea już rosła w nas bardzo długo. Pracujemy, mieszkamy tutaj bardzo długo i spotykamy się z różnymi ciekawymi osobowościami, postaciami, które tworzą to miasto. Niejednokrotnie te postacie znane są właściwie bardziej
poza granicami naszego miasta, w swoich środowiskach, w swoich branżach. My chcemy pokazać, że tacy ludzie mieszkają w Mysłowicach, że mają pasję, dzielą tą pasję z sukcesem, ze swoim życiem na co dzień zawodowym, ze swoim życiem prywatnym, że to się może udać. Projekt Miasto Tworzą Ludzie został zainaugurowany w Mysłowickim Ośrodku Kultury w czwartek 14 marca. A kto był gościem pierwszego spotkania nowego cyklu? Piotr Głowacki, taternik, alpinista, himalaista, ale też człowiek bardzo zaangażowany w to, co dzieje się w mieście. Człowiek, który wspiera potrzebujących, człowiek, który uczestniczy w tym wszystkim, co w tym mieście się dzieje. Człowiek, który wchodzi na szczyty z flagą Mysłowic. Piotr Głowacki jest znany mysłowiczanom przede wszystkim dzięki swojemu projektowi Korona Ziemi z rozrusznikiem, w ramach którego planuje zdobyć najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. Mieszkam tutaj, pracuję tutaj, żyję, mam tu rodzinę, no więc jestem mocno zaangażowany zawsze w to miasto i zawsze próbowałem działać, żeby coś tutaj poprawiać, pokazywać, że mysłowiczanie też potrafią, mogą się przebić na arenie nie tylko tutaj lokalnej, krajowej, ale i też międzynarodowej. Jakie mysłowiczanin ma plany na przyszłość? Generalnie góry wysokie, tam gdzie zobaczymy, co teraz będzie z naszym programem K2 i jakimiś innymi wyprawami, ale mam swoje własne, jakieś dokończyć koronę ziemi, mam moje wymarzone jakieś góry ukryte, których nie zdradzam, ale generalnie cały czas w górach wysokich. Spotkania cyklu Miasto Tworzą Ludzie najprawdopodobniej będą się odbywały raz w miesiącu. MOK będzie gościł mysłowiczan związanych ze światem kultury, sportu, ale także biznesu. Anielska ławeczka. Taki tytuł nosi najnowszy tomik poezji mysłowiczanki z ławek Gabrieli Kotas. Poetka promowała go w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W każdym pojedynczym dniu możemy odnaleźć małe radości i w każdej chwili możemy spotkać na swojej drodze anioły, czyli dobrych, życzliwych nam ludzi. O tym traktują wiersze zawarte w zbiorze Anielska ławeczka. O tym także opowiadała Gabriela Kotas podczas spotkania autorskiego 7 marca w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Mikołowskiej. Przybyli na spotkanie czytelnicy, mieli okazję nie tylko porozmawiać z poetką, ale także wysłuchać czytanych przez nią utworów. A teraz ważna informacja dla mieszkańców korzystających z linii autobusowej 972. Od 11 marca autobusy na tej linii jeżdżą częściej. Doszło również do zmiany trasy, a to wszystko w związku z przebudową ulicy Pszczyńskiej w katowickim Giszowcu, która powoduje spore utrudnienia w ruchu dla osób przesiadających się na autobus linii 672. W związku z tym od minionego poniedziałku autobusy linii 972 kursują ze zwiększoną częstotliwością, dodatkowo obsługując przystanek Wesoła Piastów Śląskich, dzięki czemu jest możliwość dokonywania przesiadek w jednym miejscu. Tą istotną informacją dla wszystkich pasażerów, którzy korzystają z linii autobusowej 972, kończymy to wydanie programu Minął Tydzień. Na nasze kolejne spotkanie zapraszam już za 7 dni. Do zobaczenia.